Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie widać. To jest kanał Rap Now. Ja jestem Tomek. Na tym kanale sobie badamy różne rapowe premiery zazwyczaj. Tak wyszło, że wychodzi coraz więcej albumów. Gdzieś w marcu to się wszystko rozkręca. No i musimy je sobie wszystkie przesłuchać. Może nie wszystkie, ale te najważniejsze. Wśród nich jest m.in. Club 2020. No i cóż ja mogę powiedzieć więcej? Będziemy teraz badać oczywiście ten album z pominięciem rzeczy, które już pojedynczo badaliśmy. Tych numerów trochę jest, tak teraz patrzę w zakładce drugiej, gdzie mam wszystko przygotowane, że tak, wczoraj sprawdziliśmy numer Ej Mała, wcześniej oczywiście tytułowy singiel z materiału. Jeszcze oprócz tego Deszcz był badany jeszcze numer, żebym ja teraz wiedział, jak on się nazywa. Nie mam pojęcia, tam gdzie jest Iggy Wizol, Mielski Kuko, no to będziemy to na pewno badać. No Weź było również badane, no i Malibu Barbie było badane, więc tak to działa. Mam nadzieję, że z pominięciem tych numerów wyłuskamy tutaj jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Na pewno mówiliście, pisaliście wczoraj, że Landlord jest do sprawdzenia na pewno. Widzicie, to jest wszystko na żywo, więc są małe dykcyjne potknięcia. Ja też nie jestem może jakoś najbardziej wypoczęty na świecie, ale mam nadzieję, że ten album sprawi, że poczujemy się wszyscy lepiej. Jeśli go już słyszeliście, macie okazję głosować, czy według Was album od 2020 całej ekipy to jest album dobry, średni czy słaby. Fajnie, jak to uzasadnicie. Do czasu wypisywania topek jeszcze tutaj na pewno dojdziemy pod koniec odsłuchu. No i co? Widzę, że jest tutaj Derw, widzę, że jest tutaj Kamil, Jan, Riot również, siema, będzie album TD3H cały odsłuch. Chciałbym, nie wiem czy zdążę, może będzie, może nie, może do końca miesiąca się jakoś wyrobimy cudem. Wtedy by się przydał, bo jest serio dobry. Didi, będę brał to pod uwagę, ale nie mogę wam nic obiecać, bo jak obiecuję, to zazwyczaj już nie ma opcji, że to się nie spełni, więc staram się być słowny. Siemanko, czy będzie odsłuch Malika? Kamil, najprawdopodobniej jutro, natomiast boję się tego odsłuchu, bo możemy spaść za prawa autorskie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W tym przypadku mam nadzieję, że nie spadniemy. Album bardzo dobry, ale mixtape o wiele lepszy. Słyszałem właśnie, Derw, że jest też takich opinii sporo, ale no niestety mixtape'u nie ma w streamingach, więc sprawdzimy sobie najpierw album, a jak kiedyś będzie mixtape w streamingach, to sobie to zbadamy oczywiście takim oficjalnym kanałem. Cały album 7,5 na 10, ale po tym albumie mam nadzieję teraz jeszcze bardziej na OJ2, pisze Kuba. No dobra, to mam do Was apel. Zanim kliknę pierwszy numer play, wbijcie łapę w górę pod tym live'em, bo będziemy tutaj siedzieć pewnie przez ponad godzinę bitą. Oprócz tego subskrypcja, dzwoneczek, mile widziana. Udostępnijcie to gdzieś na fanowskich grupach 2020, wszystkich artystów, którzy tutaj są. Na pewno jesteście na takich Discordach, jesteście na takich grupach na Facebooku, więc wbijajcie tam z tym linkiem. Na pewno będzie nas wtedy więcej, dyskusja będzie ciekawsza. I teraz tak, mam mieszane uczucia. Czekam na mixtape, ma być za 2 tygodnie na streamingach. No to ja, Jamek, postaramy się go sobie nadrobić. Słowo harcerza, którym nigdy nie byłem. I teraz tak, ostatnia rzecz przed kliknięciem play. W zasadzie trochę informacja, trochę opcja dla Was. Mamy współpracę z firmą Delagir. Ja otrzymałem taki fotel, na którym sobie teraz elegancko, wygodnie siedzę. Wy go widzicie tutaj na dole. No i możecie uzyskać zniżkę na hasło Rap Now. Właśnie jest rabat na stronie sklepu i tam w opisie ją znajdziecie. W sensie link do sklepu tam znajdziecie, a kod widzicie na tej planszy, którą mamy. Więc zachęcam do tego. No i co? 70% głosów na dobre na razie, co przy odsłuchu? Zobaczymy, czy będzie więcej. Badamy to. Pierwszy numer to jest numer, który tutaj już mamy odsłuchany, bo to był numer właśnie Club 2020 i on rozpoczyna całość. Później jest numer Noweś na naszej playliście. Później jest Hałastra, Dwa Sławy, Margaret, Taco Hemingway. I Vertigo nie badaliśmy, więc zaczniemy sobie od numeru Vertigo w takim wypadku. Odpalamy go. Dziewczyno, mam przez siebie vertigo. W gotówie dwa koła, tak jak Veturilo. Życia stara szkoła, lubię stare kino. Trochę Sidney Pollack, trochę Alfie Hitchcock.
Areola Kliczko. Otrzymałem knockout, to znowu się przyśniło. Teraz neurologa, potrzebuję na cito. Może to choroba, a może to... Nie wiem. Szlugi wjeżdżają wagonem jak przesyłka kurierska. Zara Halloween, stale dynka mi pęka. Budzę się i boję, że cię kurwa straciłem. Brakuje powietrza, muszę dmuchać na zimne. A niby taki upał za winklem. A może byś tak usiadła z winkiem i może razem coś wymyślimy. Nie mam już siły, wciąż nie mieć siły. Dobra, no i mamy tutaj taki numer totalnie nieinwazyjny, bardzo tak jakby od niechcenia napisany, nagrany. Nie ma tutaj energii oczywiście, ale energia była w poprzednich numerach, jeśli dobrze pamiętam, większa. I teraz tak, ja jestem do tyłu z hałastrą, przyznaję się od razu, więc tak, mamy wypisane rap, hałastra, dwa sławy, Taco Hemingway. Więc ta pierwsza zwroteczka mnie jakoś mocno nie porwała. Poza tym no tutaj jeśli chodzi o... Boże, chyba Rado był tutaj. Tak, Rado był chyba w tej zwroteczce. Tak mi się wydaje, jeśli nie, to mnie poprawcie. To wszystko takie bez fajerwerków, spokojniejszy, klimatyczny numer, który po prostu ma urozmaicić nam odsłuch. Ja się jakoś mega nie jaram, póki co beat jest chyba najbardziej godny polecenia, godny propsa, więc tutaj kto odpowiada za beat? Ody, z kimkolwiek jest, wielki props, podoba mi się to, natomiast co do nawiki, nie moje preferencje, chyba ja się jakoś mocno nie jaram. Nie jestem fanem Malika, lepiej mi siadł niż klub 2020, Club 2020, pomijając przypołowe wersy Didi, no to to będziemy mogli sobie porównać, jak będzie odsłuch Malika, natomiast na razie badamy tutaj oczywiście 2020 i teraz tak, widzę, że was trochę doszło tutaj, więc apel o łapy w górę, apel o udostępnienia i rozwijajmy się tutaj wszyscy. Landlord, top numer, ogólnie płytka fajnie płynie, no Kiemon dużo osób pisze, że Landlord będzie tutaj najbardziej wyrazistym punktem tego odsłuchu. 7 na 10, polska wersja Wandy z Drake'a. Okej, no dobrze, to w takim razie Vertigo mi nie siadło, pisze Didi, mi raczej też na razie nie. No dobrze, słuchamy dalej. A już chciałem to zepsuć. Dobra, słuchamy dalej. Zamknę oczy, gdy rzuci rana. Znowu życie to stała zmiana. Wiem, że nieraz masz inne zdanie, ale mam dziś chcę być sama. Znowu ludzie, a to nie pomaga. Niemożliwi taki klagor. Moja sprawa, wolę milczeć niż udawać. No i tutaj jeśli chodzi o ten refrenik śpiewany, Margaret bardzo fajnie wypada, jest klimat w tym wszystkim, bardzo subtelnie, podoba mi się to, ta barwa głosu pasuje tutaj idealnie akurat do takiego klimatu. Doskonale wiecie, że przy niektórych gdzieś wstawkach czy refrenach Margaret trochę marudziłem, natomiast tutaj nie mam do czego się przyczepić, Sapoba, naprawdę jest spoko, słuchamy dalej. Mi jak Vertigo. Guzik na koszuli, weź odepnij go. Baby, I'm a take you to the candy shop. Hug me and never ever let me go. Oczy ma niebieskie i niebieski top. Legendarny uśmiech i taneczny krok. Poprawia mi humor, gdy mi ciężko. Rok w rok w rok mówi mi, że to był piękny rok. To był piękny mówi rok mi się kręcę w kółko. Czy to krąży wokół mnie? Jest już chyba późno, a dalej kołuję. Nie próbuję usnąć, nie spuszczę z uczucie. Zawróciłem, a w głowie to choć tutaj puszy. Żeby umrzeć młodość, trochę za starzy. Masz przed nami dalej droga, za życia w Jumari. Nie patrzcie w dół, ja już nie zawrócę. Jestem tak wysoko, zaraz Bogiem zbiję szuflę. No i dobra, tutaj bardziej się odniosę do zwroty Taco, która rzeczywiście też ani jakoś mocno nie wynosi tego numeru, ani jakoś nie zaniża poziomu. Myślę, że gdyby Taco cały numer stworzył solo, to by było zdecydowanie bardziej gdzieś do zapętlania. Natomiast taka zlepka artystów nie do końca mi pasuje. Mam wrażenie, że tego jest za dużo i każdy ma trochę odmienny styl. Trochę jest to nagrane tak właśnie bardzo zachowawczo. Nie ma w tym energii. Ja temu nie wierzę po prostu. Mam wrażenie, że tutaj jest po prostu koncept na numer. Napiszmy go i będzie okej. I tyle. I gdzieś nie ma w tym tej duszy, co by tłumaczyło, że tylu osobom nie siada ten numer mimo wszystko. No ale refrenik jest przyjemny, to jest raczej numer typu, nie wiem, chillerka w taki letni, dość ciepły dzień, na jakiejś plaży, samotna może chillerka, troszeczkę przekmina obecnego swojego żyćka i tak dalej. Nie wiem, tak bym to rozumiał, tak bym sobie to wrzucał na playlistę, jeśli miałbym dobierać go do jakichś chwil. Dokładnie, Tomek, za dużo tego, pisze Didi. No więc też macie podobne odczucia, że jednak z tych raperów czy artystów, jak się wszystkich zlepi w całość, to nie jest wcale takie łatwe, żeby zrobić umiejętne połączenie. Mam tutaj jakiś
paproszek, więc go sobie zabieram. I teraz tak, reakcja na Aleszyn Zaza spadła, czy jeszcze nie było? Raven, była, sorry. Była, ale niestety zablokowali. Nathan pisze, spadła i spadła, ale to płynie, pisze, zostaw mnie. No, nie jest źle, ale też no nie jest to najlepszy numer, jaki słyszałem od każdego z tych artystów, których tutaj usłyszeliśmy. Powitaj, co jest aktualnie badane. Practical Coding, Vertigo badamy numer. Ta płyta ma coś takiego, że słuchasz i pierwszy raz mówisz, że gówno słuchasz, drugi się zaczynasz łapać, że nucisz połowę refrenów. No to Kiemon, sprawdzę to sobie już prywatnie, gdzieś tam w podróży i wtedy będę mógł na pewno zweryfikować te słowa. Pewnie sobie ją jeszcze raz zapętlę. Myślę, to w sumie nie będzie głupi pomysł. Jakub Szymanko, również Landlord, najlepsza nuta. Dalej osoby piszą, że tutaj jest to najlepsze. Będziemy weryfikować dosłownie za moment. A teraz dosłuchajmy do końca Vertigo. Zamknę oczy, gdy rzucisz granat. Z tobą życie to stało zmianę. Może nieraz masz inny stanie, ale mam dziś w ciebie same. Zamknięcia to nie pomaga. Nie burzliwi takie klata. Moja sprawa, wolę milczeć niż udawać. Wolę milczeć. Dziewczyno, jakoś dziwnie to zwolniło. Miałem dawać miodu, a nie syrop. Nie widziałem takiej lotki u nikogo. Tacy jak my stoją twardo, póki stoją. I kręcimy się tak co dzień. Niby w koło, ale nie po drodze. I zwaliło się wszystko na łeb. Zawróciłaś w głowie, czy za szybko wstałem, ej. No i Aztek na koniec, już tak trochę na doklejkę, gdzieś to wszystko zwolniło właśnie. Spoko, ja ogólnie mam sentyment do dwóch Sławów, bardzo dużo czasu gdzieś na słuchawkach z nimi spędziłem. Natomiast to nie jest typ numeru, który ja bym, nie wiem, preferował jakoś najmocniej. Pewnie bym go skipował sobie po prostu podczas odsłuchu później. Zobaczymy. Badamy kolejny numer od razu. Tutaj myślę, że powiedziałem, ja swoje odczucia powiedziałem. Jeśli wy macie jakieś, które chcielibyście, żeby zostały przywołane odnośnie każdego z numerów, piszcie na czacie, głosujcie w ankiecie przede wszystkim, czy to jest dobry, średni, czy słaby album. Będzie mi miło, jak zostawicie suby, dzwoneczki, łapy w górę pod tym live'em, niech to się wszystko rozwija. Wrzućcie to też na jakieś Discordy, grupy na Facebooku fanowskie tych artystów, którzy tutaj się pojawiają. Myślę, że spoko. Więcej osób może wpaść i będzie ciekawsza dyskusja, tak jak już wspominałem. A my lecimy do Landlorda. No jestem bardzo ciekawy tego numeru. Dużo propsów było, obym się nie rozczarował. Poprzeczka jest zawieszona wysoko. Badamy to. Szósty dzień bez housekeeping, na sobie easy. Szósty dzień bez ruchania, czy ten wers był trochę cheesy? Czy ten wers kogoś tu dziwi? Na pewno był w chuj prawdziwy. Dupy są na mnie napalone, ale dostają jeden wielki chuj. Niedzielę grama na pół, za tutem podzielę hajsy na pół. Tantiemy lecą jak cyfry w jebanym Matrixie, co pani daje na stół? Alergię mam na orzechy, alergię na śmieci mam, co trochę wożą się tu. Bandyci mogliby ciebie połamać za używanie nieodpowiednich słów. No i o co chodzi? Jest w formie życia właśnie tutaj. To jest ta Ameryczka. To jest po prostu najlepsze, co może być. Wjazd o co chodzi, bawienie się właśnie tą formą, bawienie się gdzieś modulacją, głosem. To wszystko jest bardzo świadomie nam zarzucane i mi się to podoba totalnie. Oczywiście treściowo, no nie utożsamiam się z tym jakoś, jest to przewózka o co chodzi totalnie. Natomiast no trzeba docenić. Charyzma, tony jej tutaj jest. Oprócz tego właśnie te perfekcyjne nawijanie, świeżość. Brakuje nam takiej Ameryczki w Polsce totalnie. Spójrzcie na te kocie ruchy, spójrzcie jak oni się ruszają. To wszystko jest bardzo pożądane na tej scenie moim zdaniem. No o co chodzi? Forma życia, czekam na kolejny materiał. Zresztą Tarho Terror też był bardzo dobry. Zobaczymy, czy będzie OJ2, czy tam też będzie taki poziom prezentowany. Mieliście rację, bardzo atutowy zwrócił beat. Charyzmatyczny, specyficzny. O co się świetnie na nim odnalazł. Jestem ciekawy, jak reszta tutaj też pokaże swoje umiejętności. Ale na razie jest Liga Landlord.
No, będzie tutaj na pewno mocnym punktem. Derw, Landlord, najlepszy kawałek z płyty, jedynie szkoda, że Shafter zmienił swoją zwrotkę, a to nie słyszałem o tym, że zmieniał, ale dzięki za uzupełnienie oczywiście. Lecimy z Landlordem, dokładnie tak, zacież Tomka bezcenny, właśnie o to chodzi. Co o co ostatnio odwala za stylówkę, to nie mam pytań, Diabolo. Jestem też pod wielkim wrażeniem. Kozak, zwrotka Shaftera, za chwilę sprawdzimy Bartek. Siemanko, Filip. I teraz tak, dobrze, chyba mylisz Dwusławców, na koniec był Rado. Tak? Mi się wydaje, że na końcu był Aztek mimo wszystko. Wydaje mi się, że jednak tutaj to ja miałem rację i tyle słuchałem, że bym to rozróżnił. No dobrze, to w takim razie Jajamek jeszcze pisze, Landlord według mnie przehajpowany, spoko numer, ale nie aż tak, zaraz to zweryfikujemy. Drugiego słuchamy, Filip, badamy dalej. Jeżeli mowa o mnie, mówię skarbie spokojnie, spójrz tylko w kierunku nieba, tam moja ksywa wypisana jest fontem kluby, Mordka jeszcze to podkreśl, Mordka niech widzą dobrze, OTSO, fabryka hitów tak jak FSO. Landlord, wynajmuję moje mieszkania w Pankom. Możesz bulić gotówką, możesz kartą. La 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 la. Landlord, la 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 la. Na na. Landlord, wynajmuję moje mieszkania w Pankom. Możesz bulić gotówką, możesz kartą. La 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 la. Landlord, la 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 la. Na na. Mój dysk twardy jest jak portfel na Ethereum. Jestem w plenum, jest nas wielu. Te zabawki są za drogie. Nie, nie, nie rusz, a tu znów odpala serum. Albo pigment, albo omni, albo korgi, albo wrotki, albo nie już. Witam wojot, kraps, jerzyk, nowy kolor. Trafik leży w priorberze. Zrobił się korek, patrz jak stoją. Afisz, hold on, na występie. Trafis, jerzyk, nowy kolor. Nowy hit, nic mnie nie obchodzi. Przynajmniej nie dziś. Shafty. Dobra, no i tutaj Shafter też się pokazał, moim zdaniem ze strony, której no przynajmniej ja takiej strony nie znałem, bardzo spoko ta druga część zwroty na pewno, specyficzne to jest, może nie siadam aż tak bardzo jak zwrota o co chodzi, natomiast no, nadal jest to dość ciekawy koncept na numer i myślę, że Shafter tutaj uciągnął to, przez moment miałem wątpliwości, czy może numer nie tąpnął, ale później właśnie, gdzie wjechała ta energia w zwroteczce, to jest elegancko. Nie wiem, jak brzmiała ta pierwsza wersja zwroty, ale no trudno mi to teraz by było zweryfikować. Dzięki, Kuba, za uzupełnienie również. Fabryka hitów jak FSO, no to prawda. Rap Genius, ostatni był Rado Radosny. Co ty gadasz? Practical Coding, oni się na pewno pomylili. A jeśli nie, to ja zwracam honor, sorry. Ale byłem pewny, że to Aztek na końcu. Zobaczymy. Jakbym w pewnym momencie słyszał matę w refrenie. No, będziemy tutaj weryfikować, co się jeszcze wydarzy w takim razie. Ej, wynajmują mi mieszkania funky. Ej, wyciągamy klucze im z szufladki. Ej. Kurwa, znów popierdoliłem klatki. Landlord! Wynajmuję moje mieszkania w Pankom. Możesz bulić gotówką, możesz kartą. La 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 la. Landlord. La 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 la. Na na. Landlord. Wynajmuję moje mieszkania w Pankom. Możesz bulić gotówką, możesz kartą. La 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 la. Landlord. La 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 la. Na na. I co, i mamy ten numer za sobą w takim razie i teraz tak, patrzę, że tutaj jest tak, o co chodzi, o Kijank, Iggy, Shafter, ale tak naprawdę o co chodzi, jest Shafter też jest, no i refren jest najprawdopodobniej Okiego, tak? Tak mi się wydaje i rzeczywiście refren jest bardzo chwytliwy, podoba mi się, ale gdzie tu jest Young Iggy tak naprawdę, gdzie on się tutaj pojawił, trochę mi umknął, to jest pierwszy odsłuch, więc wiadomo, to nie będzie doskonałe, ja nie będę wyłapywał wszystkich znaczeń, ani wszystkich zwrotek czasem, jeśli odsłuchujemy to dla przyjemności głównie, natomiast tak, podoba mi się ten refren bardzo, myślę, że tutaj też te la 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 la, które ja nie umiem tego nawet przywołać, ale na pewno jest to coś, co zapada w pamięć, jest to specyficzne, jest to unikalne,
I trzeba oddać propsa. Landlord jest mocnym numerem. Refren to Oki Igi. No to widzicie, to Okiego wyłapałem, ale nie wiedziałem, że ich tam jest dwóch. Dzięki wielkie za to w takim razie, że mi to uzupełniacie. Kuba jeszcze pisze mi osobiście Nuta Lasek, Candy Flip, Siada nawet i oczywiście... A mówiłem ci, będziemy badać, a mówiłem ci, też propsujecie, widzę, na przemian, no to elegancko, wszystko się wyjaśniło. Bardzo mocny numer, na razie rzeczywiście najmocniejszy z tych dwóch, które odsłuchaliśmy, ale żeby tutaj nie przedłużać jakoś mocno, bo o 19.45 planujemy Paco, Dom Strachu, nadrobić sobie jeszcze ten album, to lecimy z kolejnym numerem. Malibu Barbie było, Deszcz sobie badaliśmy, Wszystko gra to jest chyba numer, którego nie badaliśmy. Już sobie tutaj spróbuję to ogarnąć. Wszystko gra nie badaliśmy chyba, jak coś to mnie poprawcie, ale odpalamy ten numer. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra. Za dużo myślę za dnia. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. O mój Boże, ona mi doprawia rogi, a ma aureole. Siedzimy na kwadracie w błędnym kole. Późnej porze, znów idziemy na morze. O mój Boże, czasami przesadzam być może, a na pewno kiedy jestem w drodze. Skupiam się na tobie, bo to wynająłem loże w tym sektorze, o późnej porze. Mam parę spraw, ty parę zdjęć, ty masz to coś, ja mam to gdzieś. Wydałem sos, wylałem krew, zresztą i tak możesz mówić co chcesz. Ty i takim powiesz, że to blef i że nie wylałaś może łez, że to nie dla ciebie był ten wers i brałem inne niunie po koncercie. Dla mnie to śmieszne, yo. Dobrze, że wszystko już gra. Za dużo myślę za dnia. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra. Za dużo myślę za dnia. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobra, no i teraz tak, fajne są na pewno te wymianki, dużo jest tutaj artystów, ale mam taką obawę o to, że podczas odsłuchu tego albumu, z racji, że jest dużo zlepek tych raperów, w sensie no oni się wymieniają, jest dla słuchacza, który nie jest do tego na co dzień przyzwyczajony, w głowie gdzieś może pojawiać się taki delikatny chaos i tutaj tych bodźców jest delikatnie za dużo, albo są nieuporządkowane i tak jak tutaj nagle wyskakuje mi Loosza, wyskakuje mi później, nie wiem, kto tutaj się pojawiał. Tak na zdrowy rozum był tutaj na pewno Jan Kigi właśnie, przez chwilę chyba, no dobra, nie chcę tutaj strzelać, w każdym razie dużo jest tych głosów naraz i ja na przykład trochę się w tym gubię podczas odsłuchu pierwszego, może podczas kolejnych będzie łatwiej, ale refren jest przyjemny, ogólnie jest to numer spoko, który można by sobie zapętlać, natomiast nie jest to coś, co urywa mi łeb, jest przyjemnym wypełniaczem na albumie, wszystko gra, ani to nie jest jakieś mocno słabe, tylko po prostu za dużo jest tych artystów trochę. Refren mega siada, na refrenie wszyscy są. No właśnie o to chodzi, więc wiecie, rzadko kiedy się słucha numerów, gdzie jest tak dużo osób naraz. I trochę mózg wariuje, ten błędnik muzyczny nie ogarnia tego. Taki przyjemny numer, to prawda Bartek, leciutki, przyjemny. Kerten pisze, że mixtape lepszy niż płyta, to sobie zweryfikujemy jak wejdzie na streamingi. Najsłabiej Shafter się pokazał i sławy na gównianej płycie, na głównej płycie, sorry, źle to przeczytałem. Pomyłka, nie ma tutaj żadnego drugiego dna. Za to na mixtape sławy to MVP projektu. Co oni tam robią, to kosmos. Będziemy badać. Witam oczywiście Kamil. Sorry, nie mam wpływu na te powiadomienia. Mam nadzieję, że to będzie działać wszystko. Refren mega siada, na refrenie wszyscy są, to czytaliśmy. Ja bym posłuchał taki klub 2020 w składzie Ojo Tako jak Leosza, bo dziwo zaskoczyła. Badamy w takim razie dalej. No jest na razie przyjemnie, ale nadal Landlord póki co króluje. Dobrze, że wszystko już gra. Myślę za dnia. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra. Za dużo myślę za dnia. Wieczorami pisze nam, wiesz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Zostaliśmy wybrani, by mówić co leży wam wszystkim na bani. Pchać te skillsy do granic, lać hektolitry do szklanic. Zdejmować stanik, wyjść z każdej bitwy wygrani. Robię sobie money, kiedy robię sobie respekt. Moja Hany wie, że musi dać mi na to miejsce. Z wami United jak Manchester, zawsze gdy jestem w twoim mieście. Dobra, no i tutaj mieliśmy Wizola.
Dość spoko zwroteczka, podobała mi się na pewno. Tutaj właśnie pojawił się ten moment, gdzie rzeczywiście nie ma tych wymianek, można się skupić tylko i wyłącznie na jego nawice i trochę zrobiło mi się lepiej podczas tego, bo to jest przyjemny numer, leciutki refrenik, ale tutaj akurat zwrota, która niczego nie psuje. Mi to siada, dajcie znać jak wam, a teraz od razu cofamy kilka sekund i mamy kolejny wjazd, chyba Ketchup tutaj United tak Manchester, zawsze gdy jestem w twoim mieście. Marzy mi się Minecraft flow, ciężki chain, diamond glow. Złapałem znów za ster, mówię sobie let it go. Kiedy mnie gryzie coś, nie chcę być smutny, bo jak przetrę ekran, to widzę rzeczy, które nie pozwalają mi przestać. Mimo, że droga jest kręta, chłopaku i chodź. Wszystko mnie gra jak Fortnite, dla ciebie to wolę być no life. Puszczać na chacie dym z lolka, to życie już nie jest na pokaz. Alright, chodź ze mną, spakuję cię do walizki. Ten świat jest śliski, a ty jesteś bliski mi. Szczery diament jak Vivi. No i tutaj te śliski bliski to takie trochę zbyt dokładne rymy. Zawsze na tym kanale na to marudzimy, więc to się nie zmienia. Natomiast Jan Klosia przyjemnie. Tutaj nie ma też może jakiejś właśnie petardy, nie ma jakiegoś udowadniania wielkich skillsów, tylko taka nawika troszkę od niechcenia, trochę wycofana, nie ma tutaj jakiejś wielkiej energii. Ketchup fajnie wjechał na pewno na początek swojej zwrotki, tak mi się wydaje, że to był on. I teraz tak, fajna płyta, czekam na Żabsona, aż wyjdzie na YouTube. Będziemy badać pod koniec miesiąca, pewnie po kilku dniach. Na mixtape nie wiem ile jest płyt, to wy na pewno wiecie. Dobrze, że mieszają starą, nową szkołę. To prawda, no tutaj myślę połączenie Wizol, Young, Kleosia, to jeszcze rok temu wyrwałoby mi mózg totalnie. Ciekawe to jest na pewno. Dobrze, że wszystko już gra, za dużo myślę za dnia. Wieczorami piszę nam wiersz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra, za dużo myślę za dnia. Wieczorami piszę nam wiersz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra, za dużo myślę za dnia. Wieczorami piszę nam wiersz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. Dobrze, że wszystko już gra, za dużo myślę za dnia. Wieczorami piszę nam wiersz. Jak jutro cię spotkam, to wiesz. No i elegancko, przyjemny traczek, akurat na razie myślę, że nie można marudzić. Przy tych numerach, których nie badaliśmy, czyli tak, wszystko gra za nami, Landlord i Vertigo, Vertigo wypadło tak najbardziej słabo moim zdaniem, natomiast reszta jest przyjemna, badamy czy tak jest dalej. Kolejny numer, wy oczywiście piszcie jak wam to siada, staram się czytać to wszystko. Mi tam Leosia przeszkadza na tym traku, pisze Weko. No kwestia też myślę przegryzienia się w końcu z jej wokalem, który jest dość specyficzny. Ale dodaje też takiej unikalności, tak bym tutaj na pewno to nazwał. Trzeba przyznać, że wychodzenie ze strefy komfortu raperzy starej szkoły mają ciężej. I to prawda, ale sobie świetnie radzą akurat w tym przypadku i Mielon i Wizol. Myślę, że tutaj nie było z tym problemu i inni również. Dobra, to tak, wszystko gra za nami. Reakcja na przypływ jest osobna, więc możecie sobie wpisać przypływ, reakcja rapnął i tam na pewno to wszystko będzie. Teraz tak, a mówiłem ci o co chodzi, Young Leosia, Hałastra, Gruby Mielski. Badam, czy ten numer był tutaj, chwila, a mówiłem ci... Badamy, czy coś takiego jest. Chyba nie mieliśmy reakcji na ten numer, więc sobie teraz zrobimy... I odpalamy to po prostu. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem ci. A mówiłem ci. Mówiłam ci, nie przesadzaj z wódką po molce, bo te panie zdradzieckie w noc mają diabelskie moce. Tak, tak. Złamią ci serce, a potem uszczuplą portfel. Tak, tak. W opiętej kietce wyglądała dość niegroźnie. Nie poprosiła tylko o szota, ty już chciałeś prosić o rękę, chociaż całkiem pełny był lokal. Ona miała ładne rumieńce. Wow. Niezłe masz rendezvous w klubowej łazience. Lamus. Lecz chyba koniec z wami, bo zabrała paper. Oskubałam mego zioma na 20 koła. Pierdolona. Wytrzyj sobie nos, młoda, potem znaj z kola. Jak pyta o ogar, to nie pyta o gibona. Jedyne co widziała w tobie, to to drogie bloga. Ale jak się trzyma. Dobra, okej, okay. Za chwilę sobie wrócimy do tego przejścia, bo tutaj mamy dość ciekawe. Natomiast tak, mamy...
Mamy tematykę dość specyficzną. Ja raczej nie jarałbym się tego typu numerami. Nie jest to nic, co by mnie ani fascynowało, ani, nie wiem, było jakieś odkrywcze. Cóż, no cóż. Takie historie, które gdzieś myślę, że częściowo mogą trafić do ludzi, którzy, nie wiem, są zbyt naiwni i o nich nawijała Jankle 8 między innymi. Natomiast ani to jakoś mocno do mnie nie przemawia, ani właśnie te wstawki Jankle 8 między wersami, dość specyficzne, ale no nadal, to nie jest mój lot. Nie siedzi mi to jakoś mocno, w sensie Landlord i ten poprzedni numer spoko, natomiast tutaj w tym numerze na pewno te A mówiłem ci, Stacko Hemingwaya, wcześniej zapożyczone, bardzo fajny patent na w jakiś sposób, nie wiem, trochę zabranie akurat tego wątku i rozbudowanie go w totalnie inną stronę. Bardzo mi się to podoba. OTS kieruje płytę całą. Słaby numer pisze Bartek. No to nie tylko mi to nie siada. Wika, o kurde, dobra, rozumiem. Dziarma się rozchorowała trzeciego dnia i była w szpitalu. A to nie wiedziałem. Dziarmy za mało na albumie zdecydowanie. No to fajnie za uzupełnienie. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie fajnie, że była w szpitalu. Fajnie, że się dowiedzieliśmy, że napisałeś tutaj derf, natomiast mam nadzieję, że już wszystko u niej dobrze. Siedzi, pisze Diabolo, refren zoomowy o dzieło Taco Hemingwaya, dokładnie tak, jak najbardziej. Siemanko Oskar, badamy dalej. Od takich szmat nawet by nie podbiła, gdyby nie rap. Mordo, przestań, dobra świnia. Może i tak. Mordo, dobra, ja zawijam. Ej, zarabiasz mal. A mówiłem się. Myłaś ulicami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem się, myłaś ulicami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem się, myłaś ulicami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzie. A mówiłem się. A mówiłem się. A mówiłem się. Zapal sobie lolka, zostań w domu. Nie pij tego szota, nie kuś losu. Najgorsza patologia jest po zmroku. W plecy parę koła i kolejna noc na dołku. Odpul tego czorta, tyle razy ci mówiłem. Lepiej się najarać zipem, posiedzieć na piździe. A nie weekend w weekend szarpać Amerykę w klipę. Ale nie dociera nic, dzieje się wola nieba selawi. To jest brudne pożądanie, znów napędzane czystą. Weź się lepiej nie odzywaj, jeśli władasz polszczyzną. Znowu zakreśli linię życia. Weszło jest git. Przez te rozbiegane myśli nic nie przeszło przez myśl. Płytki oddech. Nie chcesz przestać oddychać. Dealer postawi krzyżyk i umyje ręce jak Piłat. Gorzka futka, ale słodkie kłamstwa. Szybka z papugą gadka. Znowu chcą coś wykrakać. Ej. No i dobra, i tutaj mamy hałastrę z tego co kojarzę. Bardzo słabo ich kojarzę, ale jednak. No i tutaj mamy ten klimat dość ciężki. To nie jest też coś naprawdę, co porywa jakoś, nie wiem, jakoś szczególnie. Ale no ciekawy jest to pomysł na numer. W ogóle to też jest numer, wiecie, oni tak może żyją, trafiają na różne interesowne osoby gdzieś w różnych miejscach, na te fanki i tak dalej, więc trzeba być czujnym. Natomiast no dla mnie ten numer jest totalnie, mogłoby go nie być, mógłby nie powstać i różnicy by żadnej nie było, więc sorry, ale wolę szczerze tak powiedzieć, niż gdzieś pod publikę to chwalić. Fajna płyta, czekam na Żabsona, aż wyjdzie na YouTube. Będziemy badać, Filip, spokojnie. Dziarma zdążyła się dograć tylko na 4 traki, w czym jeden nie dostał się ani na płytę, ani na mixtape. Okej. Okay. Numer Dziarmy z Igim bardzo fajny, będziemy badać. Candy Flip, początek to mocno czuć Ameryczkę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Będziemy badać. Kwiatek na tym albumie albo rzuca mega zwroty, albo jakieś gówno typu Gdzie moje zioło. No dobrze, to w takim razie słuchamy do końca i za chwilę sobie podsumujemy ten traczek, ale chyba tak bardzo w okrojony sposób, bo tutaj się pewnie nic nie zmieni. Streamek padł. Okej.
Transmisja nie jest już blokowana z powodu problemów z prawami autorskimi. Dobra, wróciliśmy. Najprawdopodobniej będę musiał robić krótsze przerwy. W sensie krótsze fragmenty odsłuchiwania i więcej komentować, więc wybaczcie mi to wtedy trochę się przedłuży. Natomiast przy tym numerze mówiłem, że właśnie przechodzimy do końca i mam nadzieję, nie wiem gdzie mnie urwało, mam nadzieję, że no tutaj, znaczy ogólnie nic się pewnie już tutaj nie zmieni, więc dosłuchajmy do końca i za chwilę sobie podsumujemy bardzo lakonicznie ten numer pewnie, a później przejdziemy do kolejnych, więc zostańcie tutaj, podbijcie to jeszcze teraz na przekór YouTube'owi, łapą w górę, udostępnijcie i tak dalej, i tak dalej. Baramy. Krótki przystanek na stacji, chłop tankuje setę jara, szluga przy rejestracji, życia pastisz. Patrz się w oczy i nie kłam nam. Ona zatańczy jak jej gram dam. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzaju. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzaju. A mówiłem ci, miałaś uliczami po nocy, bo gdy kasną latarnie, to ci panowie są w rodzaju. A mówiłem ci. A mówiłem ci. No i akurat ta wstawka z Tako jest na pewno... no, wartością samą w sobie i trochę ratuje ten numer. Bez tego ta całość byłaby na pewno mniej wyrazista, nie zwrócilibyśmy w ogóle na to uwagi, więc fajnie, że to zostało akurat w ten sposób rozwinięte. Siemanko Lazar, witam serdecznie, mam nadzieję, że jeszcze będzie nas tutaj więcej. Dobijmy do stówy, więc pomóżcie w tym, zostawcie łapę w górę pod live'em, wtedy algorytm wypchnie nas szerzej i mam nadzieję, że już tych blokad więcej nie będzie. A mówiłem uważaj, bo cię ktoś z marszu odstrzeli. Chciałeś być cwaniak, jakbyś wpisał pracę w handlu w LinkedIn. To nie twój rewir, był się nie dziw, kiedy goni cię skład. Teraz już nie ma tu dla ciebie szans. Mówiłem nie rzucaj cegłami jak masz szklaną szczękę. Pękła bańka, pękły dwie i w końcu bańka pęknie. Jak to nunia to pod stół, jak to spójlas to po pół. Gra się według reguł, ale ktoś się nie posłuchał znów. A mówiłem ci. No i dobra, i mamy tutaj Mielona i jak najbardziej... Ajajaj, znowu została zablokowana chyba. Ajajajajaj. Lipa.
Okej, wróciliśmy ponownie. Przepraszam was za to, nie miałem na to totalnie żadnego wpływu, więc mam nadzieję, że to ten jeden numer jest felerny przez tą wstawkę taką, natomiast inne będą już działały normalnie. Spróbujmy to jeszcze raz podbić, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, spróbujemy, zrobimy to trzecie podejście, będziemy walczyć, mam nadzieję, że to się uda. No rzeczywiście tutaj nie wiem, czy te fragmenty, długość ich ma znaczenie, będziemy to na pewno badać. No dobrze, to w takim razie lecimy. Jeśli ktoś będzie spamował, to będzie tutaj banik, więc proszę uważać na to. Dokładnie tak. A my teraz odsłuchujemy kolejny numer, Late Night Show. To jest chyba numer, którego jeszcze nie badaliśmy. Ja jeszcze sprawdzę. I chyba nie. Nie ma go. No i dobrze. Bardzo elegancko tego sobie odpalimy. Late night 2020 delay. Mam heady, heady. Skąd znam? Share, share. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Late night 2020 delay. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Jeśli napisałbym list miłosny, odpisałabyś, że jak się skupisz, to zrozumiesz tę przewodnią myśl. Żyję dla ciebie, mała, powiedz, czy uwierzysz mi. Widzisz żyrandol na szyi, ciężko jest mi spać w nim, ale noszę go dla ciebie, wszystko jest dla ciebie. Czasem jak się uśmiecha, w 47 niebie jestem. Dobra, to jest Oki. Na początku się zastanawiałem, kto to nawija. Rzeczywiście, to jest Oki. Mam 47 niebo, no i rzeczywiście, ta barwa głosu taka nieoczywista w tym przypadku była. Przynajmniej mi było trudno to poznać. Rozpoczęcie i ten refren bardzo, ale to bardzo klimatyczny. Sprawdzamy, kto go tutaj robi. Margaret, więc tutaj kolejny props do niej leci dzisiaj, nie ma marudzenia, bardzo, bardzo mi się to podoba i rzeczywiście Margaret wkłada sporo, sporo klimatu tą swoją obecnością w ten materiał, bardzo mi się to podoba. Słuchamy dalej, chyba nie będziemy blokowani, miejmy nadzieję, że nie będziemy blokowani. Panie Taco Hemingway, proszę nas nie blokować, my nic złego nie robimy. Słuchamy dalej. A chcę więcej ciebie w late night show, ale w sumie skąd cię znam, to nie wiem. Let's go. Na parkiecie moja Malibu Barbie. Prosty daszek opada mi na brwi. A na moich plecach miękka flanela. Jak chciałabyś się pośmiać, to zadzwonię do dealera. Z jasnych dżinsów wypadł ci lip gloss. Choć skoczymy do tyłu jak criss cross. Jesteś tak słodka, dziś nie liczę kalorii, bo wszystkie staną w ogniu, tak jak klasy Kalifornii. No i tutaj znowu. Według mnie to był Rado, ale teraz po tych już adnotacjach na Rap Geniusie totalnie nie jestem pewny, ale no jeśli to Rado, to Rado bardzo stylowo, bardzo fajnie, poza tym ten beat daje dużo przestrzeni do tego, żeby móc to zrobić totalnie po swojemu, totalnie stylowo zaznaczyć każdy akcencik, nie ma tutaj jakiegoś szybkiego tempa, bardzo spoko mi się to podoba, na razie, bardzo spoko mi się to podoba, tam był przecinek. Beat robi robotę w tym numerze, pisze Dawid. Tak to działa. Pewnie będzie Late Night Show, zaraz bardzo dobry kawałek. Margaret, refren, top, to prawda, derw. Na pewno warto to spropsować. No i co? I w takim razie słuchamy dalej. Przyjemny tracz. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Wszystkie oczy na nas, bo dopiero wesz. Nazwy klubów kojarzymy z imionami dziewczyn. Nie, no tutaj jest Rado, więc ta był Aztek jednak. Widzicie, to ja jednak się starzeję i gdzieś problemy ze słuchem się pojawiają. To był Rado, nieważne. Widzicie, jednak tyle lat można słuchać dwóch sławów i w końcu się na tym wyłożyć. Może po prostu miałem za długą przerwę. Może trzeba nadrobić, może to był błąd. To był błąd. Słuchamy dalej. Teraz mam oko na ciebie i twoją bestię. Tak to robimy, tak to robimy. Radi dari, we like to party. W powietrzu zioło skali, szukamy jakichś hanis. Chyba pierwszy raz się znowu spotykamy, ale skąd cię znam, to nie wiem. Late night 2020 delay. Mam heady. Skąd znam? Share it later. Powiedz skąd cię znam, skoro widzę pierwszy raz. No i tutaj bardzo fajna jest ta cwaniacka wstawka, taka gdzieś bardzo oldschoolowe to jest. Podoba mi się to, też słucham od lat i czasem mam problem. No i tutaj rzeczywiście, no Rado, teraz Rado, wcześniej był Aztek, więc props poleciał do Aztka. Rado też bardzo swobodnie, tutaj no... Nie ma żadnych opcji do podważania w ogóle, do marudzenia. To nie są może numery, które, nie wiem, są numerami na single. W
tych obecnych preferencjach, trendach nie do końca mogą się odnajdywać. Bardziej proste formy robią wyświetlenia, natomiast całościowo to połączenie plus właśnie taki oldschoolowy sznyt w refrenie momentami. Bardzo spoko, Kerten pisze, że ten angielski, że nie może się do niego przekonać. Mi akurat tutaj to nie przeszkadza totalnie. Muszę mieć chwilę, żeby skojarzyć głos z twarzą. Rozumiem jak najbardziej, Kerten. Z ciekawostek odnośnie albumu Ludzi z Projektu, to w tym roku wyjdzie nowy album Shaftera. Parę piosenek, które się nie znalazły na albumie, będą na nowym albumie Margaret. Okej. No to bardzo ciekawie. Fajnie, że to był taki twórczy czas, że naprawdę wyszło z tego więcej niż tylko to, co usłyszymy na materiale tutaj na mixtape'ie. Słuchamy dalej. Skąd się znamy, skoro widzę pierwszy raz cię? Jesteś znajoma jak kompresja na taśmie, jak sample na karcie, co otwarte zawsze mam. Mój nowy plan, moment odkaszone. Okiem Magii 2, Sławy, Szafi, Late Night Show. Już w niedzielę będę w chacie, robię cash nam love. Rozłożymy karimaty, zrobię jeść nam coś. A jak zaśniesz, namaluję cię jak Gogol. 2020 till late. Num, Henny, Henny. Skąd znam, Sherry. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Late night, 2020 till late. Num, Henny. Skąd znam, Sherry. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Late night, 2020 till late. Num, Henny. Skąd znam, Sherry. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. Late night, 2020 till late. Num, Henny. Skąd znam, Sherry. Powiedz skąd się znam, skoro widzę pierwszy raz. No jest elegancki, jeszcze na końcu ten beat po prostu wypłynął nam tak szeroko, plus ten refren. Margaret zgarnia największego propsa za ten numer, drugiego zgarnia chyba Shafter, dobrze kojarzę, tak, wydaje mi się, że to on bardzo cwaniacko nam tutaj wjechał i na refrenie właśnie naprawdę uwydatnił to spoko, plus ta zwroteczka na końcu. Rado, Aztek też siadają, na początku był Woki też w takiej bardziej właśnie formie zachowawczej, bez tej modulacji głosem, bez jakichś wariacji przyspieszeń. Ogólnie spoko, podoba mi się to. Ciekawe zestawienie. Shafter, dwóch dinozaurów dwusłowowych, oprócz tego Oki, Margaret. Bardzo, bardzo spoczko numer. Podoba mi się akurat ten. Natomiast no rozumiem, że są pewne zastrzeżenia do tego albumu, bo on się może dłużyć, może być trochę zbyt dużo artystów i mózg wariuje. Kolejny numer to jest Dziarma i Jankigi. Numer nazywa się Ciepło-Zimno, więc zaraz go sobie zbadamy. Po prostu przy tym, jak Sławy zajebiście posługują się polskim językiem, ten nagły wjazd angielskiego jakoś mi nie pasuje. Aztek jest nauczycielem angielskiego, z tego co kojarzę, więc on na pewno tutaj kontrolował sytuację. Wszystko jest perfekto. Pod tym względem, no mi to połączenie tutaj akurat nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. No Margaret dodaje bardzo dużo do tego numeru. Mamy wszystko tak naprawdę, jeśli chodzi o ten numer. Jeśli będą jakieś refleksje jeszcze, to zachęcam. 150 głosów już oddaliście. Czy ten album jest dobry, średni czy słaby? Dobry 67%, średni 29%, słaby 5%, więc apel o głosy, kto jeszcze nie głosował, apel o łapy w górę, kto jeszcze nie zostawił łapy w górę, apel o suba, kto jeszcze nie subuje kanału Rapnow. Bijemy tak naprawdę barierę 8300 teraz, jeśli chodzi o suby. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, a my lecimy do numeru Dziarmy Jankigiego. Choć nie lubię psów, to mamy razem dwa. Pierwsze dzieci, które sobą wychowam. Bez bielizny, bo właśnie tak. Jestem dla ciebie najbardziej modna. Zdjąłeś ze mnie wszystko, co mam. Na podłodze leży Victoria. Secret, w salonie uprawiasz fitness. Nasze mieszkanie, nasz biznes. Role ty nisko jak zwykle. Z naszego mieszkania wydobywają się jęki. Sąsiedzi woleliby ciszę. Kręci mnie filmy, jestem jak Steven Spielberg. A ja jak Halle Berry. Zostawiłaś na mnie szminkę. A ja na tobie problemy. No i tutaj fajna wymianka na pewno, Dziarma i Jankigi. Ciekawe, czy z tego by wyszedł jakiś większy projekt. Myślę, że tutaj ten numer pokazuje, że się fajnie uzupełniają i grałoby to. Jeśli byłoby to jeszcze w takiej konwencji właśnie związkowych różnych przekmin, to by można było pięknie sprzedać młodym, dojrzewającym, zakochanym dziewczynkom i chłopcom. Myślę, że tutaj polski rap jeszcze w tej kwestii ma sporo do zrobienia. Jeszcze nikt nie zrobił takiej płyty duetu właśnie o miłości dla młodych ludzi, zakochanych ludzi, wydanej w walentynki, z breloczkiem, z serduszkiem. To wszystko przed nami. To w końcu kiedyś nastąpi. Myślę, że Dziarma i Jankigi świetnie się wpasowują w te konwencje. Czy znowu nam poleciało to wszystko?
Dobra, już wiem za co. Wideo. Numery bez wideo nie mają problemu. Więc to pewnie o to chodzi. Zaraz, jak wrócimy, będę odsłuchiwał bez tego obrazka. Tak to działa. Zobaczymy. Dokładnie tak, więc zaraz będziemy mogli do tego wrócić. I mam nadzieję, że to wszystko zagra. Tak to zrobimy. Haj, co teraz? Wszystko gra. Powinno być wszystko git. To bez można oglądać, bo i tak jest to samo zapętlone. Rozumiem, dokładnie tak. Dokładnie tak zrobimy. Zobaczymy, czy to to. O, już wróciliśmy, więc spoko, spróbujemy bez tych obrazków teraz. No, dużo częściej problemy są za treści wideo, za audio bardzo rzadko. Dokładnie tak. Zasłaniamy ten klip i w tym momencie będziemy odsłuchiwać, więc mam nadzieję, że tutaj nadal zostaliście. Trochę frekwencja ucierpiała, ale no my się nie poddajemy. Walczymy dalej. Pamiętajcie też, że o 19.45 mniej więcej, jak się wyrobimy z tym albumem, to sobie sprawdzimy jeszcze Paco Dom Strachu, więc mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Jesteśmy już, więc ja od razu odpalam dalej. Tylko zrobię sobie to tak, o, żeby móc kliknąć o. Dobrze wiesz, że dam ci wszystko, co jest we mnie dobre. To, co jest zepsute, czas pomoże nam zapomnieć. Twoje ciepłe serce nie na lodowate dłonie. Wszystko, czego dotknę, to w moment oszronie. Dobrze wiesz, że dam ci wszystko, co jest we mnie dobre. To, co jest zepsute, czas pomoże nam zapomnieć. Twoje ciepłe serce nie na lodowate dłonie. To w moment oszronie. Demony wszystkie z siebie wygonię. Mierzyliśmy wysoko, stoję sam na balkonie. A byliśmy we dwoje, teraz nazywasz wrogiem. Jest gorzej od kiedy, słowa są jak naboje. Wszystko przez to, że kiedy przyjeżdżam, ty lecisz na drugi koniec. Imiona innych kobiet na telefonie. Nie mam już nerwów, nie mam już słów. Tyle zawodów przy tobie. To praca na pełen etat. Ja chyba w końcu się zwolnię. To koniec. Szkoda mi siebie i ciebie. Dobra, muszę tutaj zatrzymać, żeby też te fragmenty nie były za długie. I teraz tak, podoba mi się bardzo to, co tutaj się dzieje w refrenie. Bardzo narastają emocje i ten numer potrzebował takiego lewara. Myślę, że tutaj jest wszystko, co powinno być w takim numerze tworzonym w duecie. Gdzieś jest właśnie dużo takich tematów związkowo, około związkowych w każdym razie, relacyjnych, tak bym je nazwał. Przyjemny traczek, kolejny przyjemny traczek, ale nie też taki, który by urywał głowę. To są numery, których fajnie posłuchać sytuacyjnie, jak jesteśmy w danym momencie. Wtedy jak najbardziej to może do nas przemawiać zdecydowanie, nie wiem, mocniej. Dla mnie to jest tylko ciekawostkowy oczywiście temat, ja jakoś się z tym nie utożsamiam za mocno teraz, natomiast no rozumiem, że do wielu osób może to trafić. Taki numer może też w jakiś sposób, no nie wiem, dać wsparcie, troszeczkę siłę, więc props za to. A pod względem formy, no Dziarma jest świetną raperką, tutaj nie ma nawet prawa nikt moim zdaniem podważać tego. Yankigi też się tutaj świetnie wpasowuje, więc no ja bym czekał na więcej od nich wspólnych rzeczy. Myślę, że to komercyjnie mogłoby naprawdę zrobić dużo szumu. Może bardziej dla Dziarmy byłoby to korzystne niż Yankigiego, ale no nadal. Ciekawy jestem, czy to się kiedyś zadzieje. Odpalamy dalej numer, dosłuchajmy do końca i za chwilę sobie to ogarniemy. Jak widzicie, póki co nie spadliśmy, więc to pewnie przez ten obrazek. Szkoda mi żywić nadzieję. Szkoda mi, szkoda mi, szkoda mi, szkoda mi, szkoda mi siebie i ciebie. Szkoda mi żywić nadzieję, że dostanę to, o czym mówisz w refrenie. Chociaż to moje marzenie. Dobrze wiesz, że dam ci wszystko, co jest we mnie dobre. To, co jest zepsute, czas pomoże nam zapomnieć. Twoje ciepłe serce nie na lodowate dłonie. Wszystko, czego dotknę, to w moment oszronie. Dobrze wiesz, że dam ci wszystko, co jest we mnie dobre. To, co jest zepsute, czas pomoże nam zapomnieć. Twoje ciepłe serce nie na lodowate dłonie. Wszystko, czego dotknę, to w moment oszronie.
No i mamy ten numer za sobą. Zanim przejdziemy do kolejnego, sobie myślę, będziemy mogli dosłownie chwilkę podsumować. Patrz na to, co się dzieje na czacie. Czy jest jakaś lepsza raperka, czy jest jakaś lepsza raperka od Dziarmy? Chodzi mi o stricte rapowe umiejętności. Pyta Kerten. Moim zdaniem w Polsce? Chyba nie. Ale Dziarma też jeszcze nie zrobiła 100% swojego potencjału na tej scenie, w tej branży, więc no mam nadzieję, że jeszcze wleci na grubo. Kwestia tego, na ile ona będzie chciała poświęcić tego swojego życia osobistego na rzecz właśnie muzyki. I nie wiem, no nie obserwuję tego z bliska, więc trudno mi w jakiś sposób to oceniać. Ale mam nadzieję, że to zadziała. No Bambi zupełnie inny lot, więc no, nie chciałbym tego porównywać na pewno. Ruskie fajki, myślę, technicznie Dziarma nadal jest lepsza, z całym szacunkiem oczywiście do obu tych artystek. I teraz tak, może Iggy trochę umiejętności by podłapał od Dziarmy, Pieciu. Kto wie, na pewno by to była współpraca z korzyściami dla obu stron. I teraz tak, Dziarma top oczywiście, tutaj sami odpowiadacie, no to lecimy do kolejnego numeru. Ej Mała to jest numer, na który reagowaliśmy wczoraj. Candy Flip chwaliliście, więc badamy to, co się tutaj zadzieje. Do boys. Gdy widzę się z ekipą, znowu robimy sztos. Każdy tu jest równy, każdy tutaj jest boss. W klubie 2020 kobiety mają głos. A ja tomboy, jak princess Nokia. Non stop, płynie mi beat w żyłach. Mam to, pielęgnuję skilla. Pracy, nie ma czasu na chill out. Postawiłam wszystko na tę jedną kartę. Dziękuję za każdy błąd i każdą szansę. Staję dumna nawet kiedy znowu padnę. Nawet jak nie wyjdzie, serce mam otwarte. Bo beat płynie w moich żyłach. Znowu mam nowego deala. Okej, okay, no i pozjadane, jeszcze tym ostatnim wersem po prostu zamknięte wszystkie są tutaj teraz osoby, które mogłyby w jakikolwiek sposób właśnie powiedzieć to o dziewczyna. No nie, no damski rap w Polsce może nie jest w najlepszej formie nadal, ale bo tych raperek nadal dobrych jest mniej niż raperów, ale takie osoby jak Dziarma no sprawiają, że to idzie w dobrą stronę i to w bardzo dobrą stronę. To nie odbiega od, nie wiem, najlepszych raperek w Stanach, moim zdaniem wszystko gra, mamy bardzo dużo zmian flow, mamy bardzo dużo charyzmy, dużo pewności. No, wielu raperów mogłoby pozazdrościć właśnie takiej pewności, umiejętności, artykulacji, Dziarmie. Ona to świetnie teraz wszystko wyłożyła na stół, no i jest pozamiatane totalnie. I teraz tak, patrzę, co wy piszecie, bo na pewno to też zrobiło na was wrażenie. I tak, o tak, to okej, okay. Ona to bardziej klimat wokalny, lepsza rapowa na pewno nie jest dobra. Ryfari, no na pewno Ryfa jest dobra, to prawda, Dziarma tutaj kot. Pięknie, jak ja się nią, jak ja na nią czekałem w tych nutach, Klub 2020. No jest Pieciu na pewno mocarnie tutaj to wszystko zrobione. Słuchamy, jak dalej będzie, bo tutaj się pojawi jeszcze Margaret Young Leosza. Jakie to będzie połączenie? Propsowaliście ten numer. Na pewno Candy Flip jest obecnie u mnie też w top 3. Z tych numerów, które dzisiaj badaliśmy, na pewno jest tam Landlord, na pewno będzie ten numer i jeszcze mamy jeden wolny slot. Zobaczymy, co się tam pojawi. Candy Flip. My jak TLC, twoja grupa wanna be. We so sweet. Candy freak. My jak TLC, twoja grupa wanna be. Mówią, że się martwią i że się przekręcę. Puder pasie owcy tuż pod moim zdjęciem. Banger, kładę wokal na tę perkę. Nikt nie przejdzie obok tego obojętnie. Bang, bang, moje strzały takie celne. Zresztą dzisiaj znowu gramy w twoim mieście. Plotki, ścianki, błyski, flesze. Lepiej nie narażaj się, kobiecie. Jeba ci, że nie bać, wbijam to, co mówią o mnie. Bazy ostre, taka cena, znowu my na to pie. Barbie w kółko kręci kena, kto tu nosi spodnie. Mieszam wino i apero, laski wasze zdrowie. So sweet, candy free. My jak TLC, twoja grupa wanna be. We so sweet. Candy freak, my jak
No i dobra, i teraz tak, mamy drugą zwrotkę, tutaj Margaret też sobie świetnie poradziła, ale nadal to Dziarma zjadła ten numer. Moim zdaniem, przy całym szacunku do Margaret również, trochę szkoda, że tak mało Dziarmy na albumie. No, po tych zwrotkach naprawdę można mieć takie wrażenie, szkoda, bo na pewno podniosłaby tutaj poziom i wtedy być może Klub 2020 byłby kandydatem, nie wiem, do płyty roku, do top piątki roku, nie wiemy, co się wydarzy do końca, natomiast no wtedy na pewno byłyby jakieś szanse. Tak, wydaje mi się, że jest to wszystko trochę zbyt rozmyte, że zbyt dużo postaci, zbyt z różnych światów i szacun za taki projekt, on na pewno był bardzo czasochłonny, bardzo zajawkowy i bardzo wymagał dużo pracy, natomiast no troszeczkę z racji tych wielu postaci, myślę, że tutaj powinno być właśnie, nie wiem, jakbyśmy okroili to trochę, że byłby właśnie Oki, Dziarma, Iggy, Young Leosia, Tako, o co chodzi i kto tam jeszcze. I ta szóstka to myślę, że jest wystarczające. Spokojnie mogłoby to tutaj się zamknąć. Właśnie Dziarmę nie wiem, czy dodawałem chyba. Więc no wtedy byłoby na pewno mocno. I te pozostałe postacie gdzieś troszeczkę odsunąć na inne projekty, wtedy na pewno wyszłaby przepotężna petarda. Dobrze, słuchamy w takim razie dalej. Nawijają jak Easy. Makaron na uszy ci. Ty sobie musisz uszyć mordzie jakiś styl, jak chcesz być jak Cardi albo Lil Kim. Mam głos jaki mam, ale umiem poskładać. Ty umiesz tylko zrobić copy paste, kopiara. Ja siedzę na miksach i chodzę na aranż. A ty jesteś MC, jak wpierdalasz drwala. Zasada, co cię tak boli? Że dziewczyna ma szansę uczciwie zarobić. Dalej spruta o nic, bo mam Majka na tunie, nie klawisz jak Smolik. So sweet, candy free. My jak TLC, twoja grupa wanna be. We so sweet, candy free. My jak TLC, twoja grupa wanna be. No i tutaj też bardzo fajna wstawka Young Leosi, oprócz tego, że nawinęła no bardzo solidnie, to tutaj jeszcze to odnośnie tego, czy boli nas, że może uczciwie zarobić. Bardzo fajnie wpleciony follow-up, szanuję. Ogólnie jest to też fajnie wyłożone, jakie ona ma podejście do tego wszystkiego, z tym głosem też spoko, bardzo zdrowe to jest. Myślę, że umiejętności nawijania Young Leosi, nawet jak ktoś jej nie lubi, nie można odmówić. Ja oczywiście mam trochę zarzutów odnośnie tego blokowania komentarzy i innych rzeczy, które się wydarzały po odejściu właśnie od Interna Ziomali, z Interna Ziomali. Natomiast to nie znaczy, że zawsze będę się do Young Leosi przywalał. Tutaj akurat na tym projekcie ona wypada dość dobrze, więc no należy się props, zwyczajnie. Dosłuchajmy do końca i za chwilę zostaną nam tylko dwa numery, więc mam nadzieję, że akurat się wyrobimy idealnie. Skąd wiadomo, że ten mixtape taki dobry? Bartek, ja nie wiem, ja wierzę komentującym, więc zobaczymy. Idealne połączenie, o co Dziarma Tako na mocnym ragebicie. No to by było mocne na pewno. Ten projekt był bardzo eksperymentalny, postawiony właśnie na zajawkę. Sami na vlogach mówili, że słychać bardzo, jest dużo różnych stylów. Tak, to prawda. To też jest cena za to, że gdzieś to powstawało tak nieuporządkowanie. Spoko, album jest bardzo solidny, taki 8 na 10. Tutaj dalej właśnie. Dla mnie to już może być kandydatem na płytę roku i jak wyjdzie, to będę truł na Discordzie o sprawdzenie. Kertyn, bardzo spoko. Będziesz przypominać, ja dzięki temu nie będę mógł tego pominąć. Właśnie, przecież chłopaki z problemu są współwłaścicielami labelu, a na numerach są dwóch. No, widocznie właśnie oni uznali, że to nie jest dobry pomysł, żeby tutaj pchać się bardziej, bo też Oscar jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o nawijanie, więc on też mógłby to trochę zawłaszczyć. Może nie chciał się tutaj wpychać na każdy numer. Słuchamy dalej. So sweet, candy free, my jak TLC, twoja grupa wanna be. We so sweet, candy free, my jak TLC, twoja grupa wanna be. No i co, i mamy ten numer ze sobą, więc możemy przejść od razu dalej. A kolejny numer, jaki tutaj mamy? Gdzie jest moje co? Badamy. Ja mam tylko dla ziomali. Kwiat pokruszył i wysypał na talisz. Gdzie jest moje zioło? Gdzie jest moje co? Nie daję dzięcioło. Niech se walą koks. Dobra, ogólnie to nie jest numer dla mnie, raczej ten klimat to jest już daleka przeszłość. Natomiast no ogólnie fajne urozmaicenie albumu. Brzmieniowo trochę odstaje od tego, co tutaj do tej pory słyszeliśmy. Też nie ma tutaj jakichś mega rozpoznawalnych postaci, więc ten numer po prostu jest taki, mam wrażenie, na doczepkę trochę. Hałastra, Persa, Stekodys. Taki numer totalnie z zajawy. Jeśli ktoś pali, to może mu się spodobać.
Moim zdaniem nie do końca jest to udany numer, ja na pewno bym go skipował. Niestety najsłabszy kawałek na płycie pisze Derf, najgorszy numer Adam, chyba najgorszy numer moim zdaniem Bartek również. No więc to nie jest odosobniona opinia, no niestety nie będziemy się tym jarać. Nie wiem dlaczego ten numer się tutaj pojawił, może mógł zostać, nie wiem, wrzucony na mixtape po prostu, ale no słychać troszeczkę, że odstaje. I teraz tak, słuchamy dalej. No i co, jeśli chodzi o te Wingardium Leosia, było to bardzo spoko, natomiast poza tym taki standardowy numer, myślę, że raczej większość osób będzie go skipować przy odsłuchu, tak jak patrzę na wasze opinie, ja się raczej też mocno nie jaram, tym bardziej, że w ogóle nie palę, więc no dlaczego miałbym teraz sobie taki zapętlać refren, raczej nie. Leosia wstawki w refrenie, Margaret ma zwroty, to odnosi czego? Chwileczkę, najlepsze dojrzemy, a szkoda, że dali Margaret na refren, odnosi czego? Ojo, zdominowało ten album, mixtape zdominowany przez Sławy. Dobrze, no to w takim razie co? Został nam ostatni numer. Tutaj nie mam wiele do powiedzenia, no nie jaram się po prostu, skipowałbym i tyle. Ostatni numer to jest Oki Young, Leosia i Yankigi. Zadzwonię później. Później oczywiście 100k euro było badane, no i ostatni numer to był ten numer na zakończenie Cypher, więc też był badany. No to co? Po prostu bez obrazka sobie go odsłuchamy i podsumujemy zaraz album. Wy pomyślcie na razie, nie piszcie, ale pomyślcie na top 3 swojego, nie wiem, top 3 tego całego albumu razem z singlami albo bez, fajnie jak to rozkminicie. Głosujcie w ankiecie, zostawcie łapę w górze, zostawcie, nie wiem, suba, dzwoneczek, będzie mi bardzo miło, jeśli dobijemy 8300 dzisiaj i odpalamy to, a później będzie Paco Dom Strachu jeszcze banany. Czas daj nam, ma proszę ty, czas daj nam. Znajdę pewnie trochę więcej go, kiedy każdy ziomuj będzie miał kajdan. Balet w klubie mnie nie znajdziesz tam, bo grind, grind, grinduję. Słaby kontakt, kiedy w trasie gram, że patrzę na nią, nie. Myślisz sobie tak na pewno, 300 koła mam z weekendu. Patrzę sobie na Nintendo, myślę, że nie świecę gębą. A może, że powinienem, zanim zapadnę pod ziemię. Będę multimilionerem, ciebie. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. No i tutaj też Oki w jakiś sposób, tak, mam wrażenie, że dojzale dość nawija, nie ma właśnie takiego Okiego, który mieliśmy na Projekt 4.7, który ciągle się bawił formą, było bardzo tam dynamicznie, bardzo dużo się działo, tutaj jednak mamy stonowanego Okiego, jest to fajna odmiana, oprócz tego Young Leosia, która tutaj wbija się troszeczkę w tle na ten refren, myślę, też dodaje to bardzo do wartości, do odsłuchu, podoba mi się, to taki numer, który trochę zwiastuje już zakończenie albumu, trochę robi się spokojniej, ale no jest w tym jakiś taki urok. Może ja też jakoś mocno bym się nie jarał, nie zapętlał tego, ale jest to okej, nie mam tutaj powodów do marudzenia. Posłuchałbym już tego mixtape'u, pisze Bartek, no zobaczymy, top 3 bez singli, piszcie, dokładnie tak. I teraz tak, byłem pewny, że to Leosie może przez follow-up do szklanek, dobrze, rozumiem. Tutaj widzę, że piszecie o innych w ogóle wątkach. No dobra, no to my słuchamy dalej, dosłuchajmy do końca. Wypiszcie top 3. Landlord, 8 Mała, Malibu, Barbie, pisze Adam. No dobra. A my słuchamy dalej jeszcze ten ostatni numer. Ja też wtedy powiem swoją topkę. Lecimy z tym. Muszę uważać, żeby tutaj nie było widać tego obrazka. Tu znowu lecą krople, nie pomoże 5 Star Hotel. Wolę być z tobą w samolocie. Fake uśmiech jak Joker, blefuję jak w poker. Gdy piszesz to gówno, bo nie jest mi okej. Traktujmy się równo, traktujmy się dobrze. Chcę z tobą być długo, nie tylko na moment. Jak dużo jeszcze smutnych dni. Nienawidzę tracić chwil. Ty Michaela, ja Billie Jean. Bo liczysz już tylko ty. Wiem, że ciągle nam ucieka czas. Nie chcę już innych opcji, mam the one. Jak mówisz, że się zmieni. Check my
imprezą Margiela i pachniesz jak każda szczęśliwa niedziela. Wiesz, że jestem w studiu, więc znów nie odbieram, a piszę love songi, nie robię kolegi rapera. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. No i dobra, jeśli chodzi tutaj o Young Leosie, to ogólnie spoko. Nawika jest dość, myślę, no tutaj nie ma się do czego przyczepić, dość solidna. Natomiast ta tematyka gdzieś związkowo, miłosno, relacyjna, to jest coś, czego moim zdaniem jest tutaj za dużo. No dla mnie jest tego sporo, jest to widoczne, słyszalne, nie mam się do tego jak odnieść w zasadzie, nie wiem jak to skomentować. No fajnie, jest to trochę osobiste na pewno, ale to też nie są takie emocje i taki ładunek emocjonalny, osobisty, który by na mnie jakieś wielkie wrażenie robił. Jest dużo więcej, nie wiem, numerów lepszych, które poruszają ten temat w sposób taki bardziej ciekawy dla mnie osobiście. Tutaj mamy taką papkę, która dobrze brzmi trochę, która gdzieś właśnie dla osób, które mają w danym momencie taką sytuację, może być fajnym soundtrackiem do życia, ale no na co dzień ja bym raczej tego nie badał, dla brzmienia przyjemnego co najwyżej. I teraz tak, cukierkowego głosu nie da się pomylić, rozumiem, no tutaj rozkminiacie inne numery oczywiście, a co do topki, na pierwszym miejscu Landlord, wszyscy tutaj piszą, bardzo spoko, myślę, że u mnie też by był na top 1, na tym miejscu pierwszym, oprócz tego no Malibu Barbie było spoko, to prawda, i mi się wydaje, że tak, Ejmała też, ale jakoś bez szału tak dla mnie ten numer, i oprócz tego był taki jeden numer, który mówiłem, że jest bardzo spoko, z Dziarmą właśnie ten numer, który tutaj propsowaliśmy, więc taka by była moja top trójka, natomiast tutaj dosłuchajmy sobie to do końca i podsumujmy już tak totalnie za chwilę. 68% głosów na dobry póki co. Czy coś się jeszcze zmieni, to od was zależy. Nie dzwonię, masz problem, jak dzwonię z problemem. Zawsze za sobą mam jakąś kamerę. Nigdy nie solo, zapłaciłem cenę za karierę i designerskie fotele. W mieszkaniu, w którym nie za wiele się dzieje, bo nie ma w nim nas, mnie ani ciebie. Są drogie materacy, drogie pościele. Roznosi się echo jak kurwa w kościele. Nie jestem chyba najlepszym partnerem. Pojechałem w trasę, tylko nie kamperem. Związek to pole minowe, ja jestem saperem. Wszystko zaplątane jest jak tak ja tele. Brak twój dotyka mnie głównie w niedzielę, kiedy własny pokój mi pachnie hotelem. Nie mam z kim dzielić się winem i serem. Imię na ciele, tuszem nie markerem. Bo myślałaś, że będę jedyny jeden. To nie ten agent jak 4-7. Ćwiczę twe serce, bo jestem jak trener. Pakuję torby, ty pakuj manele. Może zaproszę cię kiedyś na kawę. Tak jakbym słuchał teraz audio tele. Powiedz mi proszę, co znaczy dla ciebie. Czy kochałabyś mnie, gdybym był menelem? Gdybym nie był gościem z pełnym portfelem, który nie jeździ teraz Range Roverem, który ma kompletnie inne wcielenie. Na głowie ma sprawy, problemy, kartele. Szwarc charakterem, ale bohaterem. Ty dalej ubrana w czarną panterę. Nie proś mi, żebym odsłaniał flanele. Bo jak miałbym strzelać, to strzelałbym w siebie. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. Kiedy ja dzwonię do ciebie, w kółko mamy jakiś problem. Muszę się martwić o siebie, ciebie na bank nie zapomnę. No i mamy koniec tak naprawdę. Tutaj fajne w zwrotce Yankeego było na pewno to rozkminianie, czy właśnie to jest właśnie problem znanych ludzi. Na szczęście nie mam tego problemu, bardzo mnie to cieszy. Właśnie kiedy poznają jakieś osoby i mogą się zastanawiać, czy ta osoba interesuje się mną tylko dlatego, że jestem popularny i mam hajs, czy może jednak lubi mnie po prostu za to, jaki jestem. To jest rzecz, którą no nie dałbym sobie rady z tym poradzić najprawdopodobniej, więc tutaj właśnie między innymi o tym jest ta przekmina Yankeego. Odnośnie właśnie tych tematów międzyrelacyjnych, myślę, że spoko, całościowo przyjemny traczek, ale właśnie jakoś nie urywa mi tutaj oczywiście niczego. Jak Margaret wjeżdża ze zwrotką, to jest kompletnie inna barwa głosu. Nie wiem odnośnie jakiego numeru tutaj piszecie, dobrze, odnośnie innego numeru, z mixtape'u pewnie. Natomiast widzę, że są właśnie te topki, Landlord jest na pierwszym miejscu. Okej, co się stało? Zmienił mi się nagle kolor
Zmienił mi się kolor lampy sam. Bardzo ciekawe. Za chwilę postaram się to zmienić. Natomiast jak widzicie, jest to koniec. Stałem się kosmitą. Płyta 2020 sprawia, że już nie będziecie tacy sami. Dzięki wielkie Kerten za obecność. Paco, zapraszam. Kto, kogo interesuje Paco, to właśnie o 19.45 zaczynamy odsłuch Paco. Co, mam nadzieję, że tam będziecie. Natomiast jeśli chodzi o ten album, to tak jak tutaj pisaliście, tutaj widzę, że Didi. Dla mnie płyta 6,5 na 10 dupy nie urywa jest po prostu przyjemna. Jeśli chodzi o marzec, to lepiej mi siadł Malik. No, zobaczymy. Najlepiej teraz. Będziemy być może to badać. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za obecność. Mam nadzieję, że będziecie również tutaj na kolejnej reakcji, która rozpoczyna się dosłownie za 10 minut. 10 minut przerwy. Zróbcie sobie kawkę, nie wiem, jedzonko. Ja też postaram się jakoś tutaj ogarnąć wszystko i widzimy się 19.45 na odsłuchu Paco. Dzięki wielkie za to, że tutaj byliście. Sorki za problemy związane z prawami, co złego to nie ja. A jak chcecie być tutaj częściej, współtworzyć ten kanał, to macie również opcję robienia tego przez Patronite tak naprawdę. I tam też macie dużo fajnych bonusów, więc wpadnijcie, zapraszam serdecznie. Ja, wasz kosmita Tomek. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.